Informacja do zadań od 30 do 32. Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział związki organiczne umownie oznaczone literami Q, X, Y i Z oraz metanian etylu. I mamy tutaj rozpisany schemat reakcji. Po drodze właśnie powstaje nam ten metanian, czy też mrówczan etylu. Zadanie 31. Narysuj wzory półstrukturalne, grupowe, cząsteczek dwóch związków będących izomerami metanianu etylu oraz podaj nazwy tych związków. No i mamy wzór pierwszy, wzór drugi i nazwy. Warto sobie na samym początku ten wzór rozrysować, czyli to metanian etylu to jest HCOO C2H5. Zapiszmy sobie wzór sumaryczny, żeby wiedzieć, jakie inne wzory sumaryczne będą nam tutaj pasować. To będzie C3, bo mamy 3 atomy węgla, H6, bo 6 atomów wodoru i 2 atomy tlenu, czyli to będzie sumarycznie C3, H6O2. Jakie związki znamy z taką budową? No możemy popróbować różnych. Natomiast prawda jest taka, że skoro mamy tu grupę estrową, to można zacząć od próby z innym estrem. On też będzie posiadał na pewno 2 atomy tlenu, tylko troszeczkę inaczej ułożone grupy. Na przykład CH3, COO i później CH3. Węgle się zgadzają, bo mamy ich 3, wodory się zgadzają, bo mamy ich 6 i tleny się zgadzają, bo mamy ich 2. Jak taki ester będziemy nazywać? Otóż nazwiemy go octan metylu, czy też po prostu etanian metylu. Drugi sposób, jaki tutaj możemy rozrysować cząsteczkę, to spróbować z najprostszym kwasem karboksylowym o 3 atomach węgla, czyli CH3, CH2, COOH. No i taki kwas, jeżeli mielibyśmy tutaj nazwać, to będzie się on nazywał kwas propanowy, bądź też zwyczajowo kwas propionowy. I takiej odpowiedzi należało udzielić, aby uzyskać pełen punkt za zadanie 31.